Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że wiecie, kim ja jestem. Ja też mam taką nadzieję. Polecam czytać mangę Kingdom, a zatem zapraszam do omówienia rozdziału 1075. Jezus, ale to było sztywne. Dobra, zaczynamy. Dobra, historyjka okładkowa rusza z miejsca. Vegapunk po rozpadzie Mac spotkał się z Gorosei, którzy najwyraźniej docenili jego geniusz. I tutaj poprawka względem poprzedniego rozdziału, to Pitagoras został wysadzony w powietrze. Przepraszam za to, ponieważ ja powiedziałem, iż Edison w poprzednim filmie wyleciał, no, w powietrze. Szaka natomiast próbuje się z nim skontaktować, aczkolwiek bezskutecznie. Sprawdza więc miejsce wybuchu na kamerkach i nagle zauważa jakiś dziwny cień, ciężko powiedzieć, co to jest, i kamera zostaje w tym samym czasie wyłączona. Przechodzimy na chwilę do Luffy'ego. Orientuje się on, że połączenie głosowe zostało zerwane, i idziemy do grupy Nami, gdzie pani nawigator zobaczyła, że w tym laboratorium produkowane są diamenty i jest nimi zachwycona. Oczywiście chciała je wziąć, ale na razie zostawiła je w spokoju, bo muszą szukać Stelli. Swoją drogą, Stella, to jak mi pisaliście w komentarzach, to jest to główne ciało Vegapunka łączące wszystkie roboty czy tam klony razem tego oryginalnego ciała, który teraz jest z Bonnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, ja już się gubię w tym arku. Przeskakujemy do kolejnej grupy. Atlas rozmawia z Chopperem i Robin o tym, że może zmieniać twarze w dowolnej chwili. Znaczy się, jej twarz po prostu jest maską. Więc to, iż straciła część twarzy w wyniku ataku Luciego, nic dla niej nie znaczy. Czyli w sumie nie uległa naprawie, jak sugerowałem w poprzednim omówieniu. Sorry. Natomiast wrócimy do naszych bohaterów i okazuje się, że w tym miejscu, w którym akurat idą, poza diamentami, produkowane są sztuczne organy. I Chopper jest tym zajarany. Robin, jakżeby inaczej, rzuciła żartem w swoim stylu, że to są organy wycinane z Vegapunków. Powracamy do Shaki, który dalej bezskutecznie próbuje się skontaktować z kimkolwiek. Luffy ma to samo. Wyłączają się po kolei też kolejne kamery. I Shaka stwierdza, że ktoś obcy jest w laboratorium. Normalnie odkrycie roku. Przechodzimy do jeszcze innej grupy. Sanji zarywa do Stacji. Pamięta ją jednocześnie z przyjęcia u Big Mom. I ona odpowiada o dziwo na jego zaloty. Lecz mówi, że Sanji musi znaleźć jej Stellę. Swoją drogą, dlaczego szukają tej Stelli? Coś ominąłem? Znaczy wiem dlaczego. Stricte mi chodzi o to, dlaczego główne ciało łączące wszystkie pozostałe znikło. Trochę, nie wiem, zgubiłem się, przyznaję się. Jinbe na szczęście zachowuje trzeźwość umysłu, mówiąc, że ta część laboratorium jest ogromna. Stussy odpowiada, iż w tej części laboratorium produkowana była broń i żadna fala uderzeniowa nie powinna tutaj dotrzeć. Cokolwiek to znaczy. Teraz zaś skaczemy do jeszcze innej grupy. Lily się chwali swoim bąbelkowym pistoletem, który może strzelać odpychającymi wszystko bąbelkami. Przypomina tą bąbelkową tarczę używaną przez pacyfistów z poprzedniego rozdziału. No i grupa Lilith dociera do miejsca eksplozji. Znaleźli ciało Pitagorasa, myśleli, że nie żyje. Okazuje się, iż przeżył, ale tylko jego głowa. Okej, nie wnikam, jak to działa. Żądają od Pitagorasa wyjaśnień całej sytuacji, jednakże York poszła w stronę Serafina Hancock. Pitagoras niestety nie zdążył nic powiedzieć, ważnego przynajmniej, a York myślała, że Serafin Hancock ma rozkaz wstrzymania wszelakich działań i się nią zauroczyła. Jednak Serafin zmienił ją w kamień, albo kamulec. Nadal podejrzewam, że Hancock ma owoc tej meduzy. Wszyscy tym się zaskoczyli, później klon Hancock wystrzelił w nich laserem. Swoją drogą, wybuch przypomina mi planetę, a na Egghead zmierza typ imieniem Saturn. Albo ja już wszędzie widzę planety, albo nie wiem. Lilith próbuje wydać rozkazy Serafinowi, jednakże bezskutecznie. W wyniku wybuchu spadają w dół, czy tam z piętra na piętro. Spadając w dół, Lilith zastanawia się, dlaczego zostali zaatakowani, skoro są Vegapunkami. Pitagoras kwituje sytuację, że Serafiny nie akceptują już
ich rozkazów. Po wylądowaniu Lilith nie może się skontaktować z Shaką, dodając, iż to jest koniec żartów, ponieważ nie mają szans na pokonanie Serafinów. W końcu stworzyli ich, by byli najpotężniejszymi broniami. Luffy i Shaka przybyli do Zoro, pojawili się przed glonem Serafiny Kumy oraz Michołka, którzy nie słuchają poleceń Shaki. Serafiny mają za cel o dziwo zabicie agentów CP0, wykonują wspólny atak, w wyniku którego wszyscy zostają odrzuceni. Shaka podkreśla, że jeżeli Serafiny go nie słuchają, komunikacja jest wyłączona i wszyscy są rozdzieleni, to w takim razie ktoś planuje wszystkich zabić. Normalnie Sherlock Holmes. Rozdział kończymy tym, że Kaku oraz Lucci dochodzą do wniosku, iż chcą się sprzymierzyć z Luffym oraz Zoro, gdyż posiadają wspólnego wroga, czym dwójka protagonistów jest zniesmaczona lub raczej zdegustowana w stylu Białobrodego i Odeon. Rozdział nie był słaby, lecz nie był też dobry, tylko po prostu sobie był, dlatego cena 4 na 10. Jednak z zaznaczeniem, że większość rozdziału to było po prostu chodzenie oraz gadanie. Pierwszym tematem będzie rozdzielenie słomianych. Plus nawet mamy mapę całego laboratorium, niczym podczas wojny na Wano. Bardzo mnie to niepokoi, ponieważ już mi pachnie wydłużaniem arku, który moim zdaniem powinien już raczej zmierzać ku końcowi. Druga sprawa to, czy zauważyliście, że Serafiny nie atakują słomianych wprost? Owszem, byli uczestnikami ataków Serafinów, ale mam wrażenie, iż głównymi celami są Vegapunki i agenci CP0. Może to świadczyć o fakcie, że Saturn chce porozmawiać ze słomianymi wprost, tak mi się przynajmniej wydaje. I tak, Serafiny najpewniej się zbuntowały dlatego, gdyż Saturn już musi być blisko wyspy, a jak wiemy, Gorosei są najwyżej w hierarchii władzy Serafinów, co było podkreślane cały ten ark. Trzecia rzecz to mam nadzieję, że Zoro i Luffy nie przystaną na propozycję Kaku oraz Lucci'ego. Ja rozumiem wiele, nieraz zdarzyło się słomianym współpracować z dawnymi wrogami, jednak dla mnie to by była przesada. Lucci, z którym przed chwilą w zasadzie Luffy walczył, osoba, która także planowała zabić jego czy Robin, on i reszta agentów nawet doprowadziła niemalże do rozpadu słomianych, jednocześnie cały czas gdzieś tam w tle sam Lucci pragnął zemsty. Poza tym agenci CP0 to nie są postacie gagowe, no może tylko Kaku i ten z różowymi włosami, ale jego tu nie ma. Stricte mam na myśli to, że oni nie zmienili się z charakteru. Sama Stussy idealnie skwitowała Roba, mówiąc, że próbuje on zabić wszystko, czego nie rozumie. Jest to szkolony od dziecka zabójca. Lucci czy też Kaku to nie jest krokodyl, który kieruje się tylko tym, co mu się opłaca. No, nie wiem jak wy, lecz średnio mi się podoba kierunek, w którym to wszystko zmierza. Według mnie, patrząc jak mocna przeszłość łączy Gumiaka oraz Gołębiarza, nie powinni ze sobą współpracować. Cóż, jednak sytuacja, w jakiej się znajdują, pewnie mnie zweryfikuje i będą razem walczyli. Tak to wygląda. W sumie też mnie ciekawi, jaką broń masową u siebie produkował Vegapunk, że potrzebował do tego ogromnej przestrzeni, przez którą idą obecnie Jinbe, Sanji oraz Stasi. Aczkolwiek nic mi nie przychodzi do głowy. Piszcie swoje propozycje w komentarzach. Albo to po prostu jest fabryka pacyfistów. No nic, zobaczymy. Nie bez powodu to było wspomniane. A na koniec, co do Lilith, to ona chyba nie jest zdrajcą, ponieważ bardzo emocjonalnie reagowała na wydarzenia z tego rozdziału. Zdrajcy może nawet po prostu nie być. Tylko najzwyczajniej w świecie ktoś im się włamał do laboratorium i tyle. Także to wszystko z mojej strony, ja byłem Kapelusznik i do zobaczenia w następnych materiałach.